Ze Skodą Octavią RS jest troszkę tak jak z brokułem. Nawet kolor się zgadza. Jest trochę nijaka mimo swoich niezaprzeczalnych zalet. I o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Project Automotive. W takim razie od razu zaczniemy tym, czym różni się RS od zwykłej Octavii. Chociażby systemem Launch Control, czy też tymi półkubełkowymi sportowymi fotelami, czy też większą prędkością maksymalną oraz szperą na przedniej ośce. Nie jest to więc typowa flotowa Octavia, wypełniająca szczelnie Wasze wsteczne i lewe lusterko na autostradzie A2. Znajdziemy tutaj nieco więcej charakteru. Podobnie jak przedliftowa wersja, testowany dzisiaj model o wdzięcznej nazwie RS Challenge posiada mechanizm różnicowy na przedniej osie, elektronicznie sterowany, przez co auto świetnie wgryza się w każdy zakręt. I tutaj pierwszy w sumie zarzut. Przy rewelacyjnym zachowaniu w zakrętach dostrzeżemy średnio precyzyjny układ kierowniczy oraz fotele, których wyprofilowanie jest po prostu nieco za słabe. Jest to spowodowane m.in. tym, że w tym konkretnym zakręcie Octavia RS trzyma się równie dobrze co Hyundai i30N czy też Lexus RCF. Tona przyczepności, chociaż jak widzieliście, delikatnie mnie wyrzucało z kubełka. Fizyki tutaj niestety nie oszukamy. A to oznacza, że Skoda naprawdę przyłożyła się do zmiany rodzinnego liftbacka w auto dające więcej emocji. Na liście wyposażenia naszego samochodu znalazło się oczywiście adaptacyjne zawieszenie DCC, które w połączeniu z 19-calowymi felgami daje jednak średnie wybieranie nierówności na kiepskiej nawierzchni, nawet w trybie komfort. Jeżeli natomiast przełączymy się na sportowe ustawienie zawieszenia, auto zacznie sobie delikatnie podskakiwać. Więc to ustawienie zostawiłbym przede wszystkim na idealnie równą nawierzchnię. Wtedy sprawdzi się naprawdę kapitalnie. Silnik pod maską uległ niewielkim modyfikacjom. Teraz rozwija 245 koni mechanicznych, o 15 więcej niż poprzedni RS i tyle samo co Golf GTI, a moment obrotowy sięga 370 Nm, o 20 więcej niż przed liftem. Sprint do setki skrócił się do 6,6 sekundy, a sama charakterystyka napędu jest poprawna, chociaż nie jest to przesadnie sportowo zestrojony silnik. Ot jest po prostu bardzo, bardzo szybko. Sama charakterystyka przyspieszenia jest dosyć liniowa na pierwszych dwóch biegach, jednak okupione jest to stosunkowo dużym spalaniem w cyklu średnim. 12 litrów w cyklu mieszanym przy umiarkowanym dawkowaniu gazu, nawet 18 przy szybkim poruszaniu się po mieście. Poza miastem 8,9 przy utrzymywaniu nogi zdecydowanie nad prawym pedałem. Zawiodła mnie też trochę 7-biegowa skrzynia DSG dwusprzęgłowa, która dosyć długo reaguje na kickdown, nawet w trybie sportowym, no i w trybie manualnym potrafi zmienić bieg w górę, co w zakrętach nie jest zbyt pożądanym efektem. Więc już wiemy, że wersja RS to po prostu całkiem szybka Octavia. A jak z samymi aspektami bycia ową Octavią? Fotele są komfortowe w codziennym użytkowaniu, zaś ich wielkość nie przeszkadza w miejscu z tyłu, bo jest go bardzo dużo. Wnętrze ogólnie jest przestronne, mamy przeszycia białe, alcantarę, karbon, ale miejscami wykończenie mogłoby być nieco lepsze, a sam kolor zielonego podświetlenia przycisków przypomina mi Fabię z 2000 roku. Znalazły się też tak zwane Simply Clevery. Sam środek to klasyka nowych Skód. Jest centralny duży wyświetlacz z bardzo dobrymi grafikami, są wirtualne zegary, prosty panel klimatyzacji, panel od kontroli parametrów jazdy, czysto, schludnie, no i przejrzyście. Za muzykę zaś odpowiada 10-głośnikowy system Canton, który ma subwoofer w bagażniku i gra nad spodziewanie dobrze, jak na klasę tak naprawdę kompaktową. Kufer ma 590 litrów pojemności, jest bardzo ustawny i jest jedynie o 20 litrów mniejszy niż w wersji kombi. Dołóżmy do tego całkiem zgrabną sylwetkę, ten dosyć pokaźny spoiler na tylnej klapie, a okaże się, że Octavia RS, przynajmniej w moim odczuciu, jest najładniejszą Skodą ostatnich lat.
Ile taka przyjemność będzie kosztować? Cennik zaczyna się od 135 tysięcy zł za wersję benzynową oraz 142 tysięcy za wersję wysokoprężną. Tak, bo Octavia RS jest dostępna z dieslem o mocy 184 koni pod maską i napędem na 4 koła. Nie będę komentował. Ten egzemplarz natomiast kosztuje 180 tysięcy złotych i jest z nim trochę tak jak z Kodiakiem RS, którego już testowałem wcześniej. W swojej specyficznej kategorii jest świetnym wyborem, jeżeli poszukujesz dużego hatchbacka z mocnym silnikiem rzucającego się w oczy i jednocześnie ogromnym kufrem z tyłu. Tak samo jak i Brokuł jest świetnym wyborem do niedzielnego obiadu, jeżeli nie lubisz ogórka, pietruszki, szczypiorku, sałaty i innych zielonych przypraw. A jakie jest Wasze zdanie o takiej Octavii w wersji RS? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Zapraszam oczywiście na naszą stronę, gdzie znajdziecie dane techniczne omawianego samochodu oraz galerię zdjęć, a także do subskrybowania naszego kanału. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.